Witam, zapraszam na finał Ligi Mistrzów pomiędzy Juventusem i Bayernem Monachium. Oto droga Juventusu do finału. W fazie grupowej Juventus wygrał 4 spotkania. Pokonywał dwukrotnie Midtjylland i Sporting Lizbona, natomiast nie udało się pokonać piłkarzom Allegri'ego Atletico Madryt. Remis i porażka. Niemniej jednak Juventus wygrał swoją grupę z 13 punktami na koncie. W fazie pucharowej droga Juventusu to prawdziwy roller coaster. Zarówno z Barceloną, jak i z Napoli Juventus wyraźnie przegrywał w pierwszych spotkaniach, by potem na własnym boisku z nawiązką odwrócić losy tych dwóch meczów. 4-0 u siebie z Barceloną, 5-0 u siebie z Napoli i półfinał z Benfica to już totalna dominacja Juventusu. Natomiast jeśli chodzi o Bayern Monachium, grupa śmierci z Realem z Napoli i z Kopciuszkiem z Austrii Last Cleans. Bayern na początek przegrał spotkanie z Realem, jednak potem udało się pokonać Napoli, zremisować z Linz, co było strasznym rozczarowaniem, jednak potem wygrana w drugim spotkaniu, wygrana również z Realem, kluczowa dla losów tej grupy i na koniec remis z Napoli. To wystarczyło Bayernowi do zajęcia drugiej pozycji w grupie z 11 punktami, plasując się za włoską drużyną. Faza pucharowa i tutaj widzimy wielkie firmy. 1/8 PSG, 1/4 Chelsea, 1/2 Liverpool. Bayern nie przegrał ani jednego spotkania w fazie pucharowej, zaledwie remisując z PSG w drugim spotkaniu, jak i w ostatnim starciu półfinałowym z Liverpoolem. Poza tym reszta spotkań wygrana. A teraz przejdźmy do samego spotkania. Rozpoczynamy finał Ligi Mistrzów. Juventus kontra Bayern Monachium. Piłkarze wychodzą na murawę. Skład Juventusu, w bramce Wojciech Szczęsny, w obronie mamy Alessandro, Chiellini, Bonucci, Danilo na prawej stronie, w środku pola Chiesa, Rabio, Artur, Cuadrado i na przodzie Dybala cofnięty za Vlahovićem. A oto skład Bayernu w bramce, Manuel Neuer, od lewej strony Alfonso Davies, w środku mamy Lucas Hernandez, Niklas Schuller, na prawej stronie Benjamin Pavard, w środku pola Goretzka, Kimmich jako ofensywny Müller, na skrzydłach Coman i Gnabry i na szpicy Robert Lewandowski. Granie do Kimmicha, zamiast troszkę więcej przestrzeni, Kimmich już szuka Gnabry'ego. Gnabry dośrodkowuje, to jest Robert Lewandowski, sam Lewandowski, 1-0, co za początek Bayernu! Najlepszy strzelec w tym sezonie Ligi Mistrzów wyprowadza Bayern na prowadzenie. Fenomenalna rzutka Gnabry'ego i kompletnie pogubił się Bonucci, którego zadaniem było pilnowanie Roberta. Polak miał za dużo miejsca i Szczęsny no nie miał nic do powiedzenia w tej sytuacji. Co za start Bayernu. A Cuadrado ucierpiał na tyle, że potrzebna będzie zmiana. Nie jest w stanie kontynuować gry kolumbijczyk. Szkoda, bo to bardzo istotne ogniwo w drużynie Juventusu. Ale widać, że nie da rady. Cierpię przy tym zagraniu. Tutaj nieprzyjemnie mu wygięło nogę i prawdopodobnie coś z kolanem. Na boisko wchodzi Bernadeschi. Dośrodkowanie, Kimmich, Robert Lewandowski, szansa być może na kontratak Bayernu, Kingsley Coman. Coman urywa się Danilo, jest sam na sam z Wojtkiem Szczęsnym, Coman! Gol! 2-0! No Francuz miał sporo szczęścia w tej sytuacji, ta futbolówka ponownie do niego trafiła. Ale Bayern ma już komfort. Fenomenalnie udawał się Danilo, próbował pod cinką
wykończyć najpierw Coman, jednak szczęsny obronił ten strzał. Nieszczęśliwe dla Polaka, piłka spadła ponownie pod nogi Francuza, który do pustej bramki. No nie mógł się tutaj sytuacji pomylić. Kimmich, zagranie do Millera. Gnabry, Lewandowski, ponownie Gnabry, już jest w polu karnym, zagranie do Millera, Miller broni to szczęsny jeszcze Coman, zablokowany przez Danilo. Davis, Robert Lewandowski, Lewandowski do... to był strzał. Szczęsny musiał interweniować. Zabrakło trochę mocy, ale jednak ta piłka zmierzała w bramkę. Müller zablokowany przez Rabio. Vlahovic, niewidoczny zupełnie w tym spotkaniu. Chiesa. Chiesa urwał się Pavardowi. Chiesa już w polu karnym i sędzia dyktuje na 11. No może został zahaczony Chiesa, jednak bardzo, bardzo miękki ten rzut karny dla Juventusu. Będziemy mieli sporo kontrowersji związanych z tym 11. I zobaczymy, to jest świetna okazja dla Juventusu, żeby wrócić do gry. Dybala kontra Neuer. Paulo Dybala, 1-2. Juventus wraca do gry tuż przed przerwą. Świetnie wykonany rzut karny prosto w okienko bramki Neuera. Niemiec nie miało nic do powiedzenia. Dybala, dośrodkowanie. Aj, Bonucci nad bramką. Ponownie Gnabry. Bonucci troszeczkę na panicznie zareagował. Goretzka. Świetne zagranie. Robert Lewandowski, 3-1. Ależ to było zagranie ze środka pola przeszywające obronę Juventusu. I Robert Lewandowski nie marnuje takiej sytuacji. Co za zagranie Gorecki. Lewandowski w sytuacji 1-1 pokonuje Wojtka Szczęsnego. Panie Coman, Gnabry w polu karnym, Serge Gnabry broni Wojtek Szczęsny. Locatelli ma teraz trochę więcej miejsca, Aleksandro do niego zagranie. Aleksandro pędzi skrzydłem. Sandro dośrodkowanie i Vlahovic obok bramki. To nie jest finał Serba. Wygrał pojedynek główkowy, ale nie potrafił skierować piłki świata o bramki. Szukał jeszcze Sané, Bonucci. Koniec! Bayern wygrywa Ligę Mistrzów po raz siódmy w historii. Monachium świętuje, natomiast Turyn rozczarowany. Bawarczycy kapitalnie wypunktowali swoich rywali. Dwie szybko strzelone bramki ustawiły praktycznie grę dla Bayernu. Juventus miał szansę wrócić. Końcówka pierwszej połowy, wykorzystany rzut karny. Jednak potem Robert Lewandowski pieczętuje już zwycięstwo Bayernu. Oto puchar, który za chwilę zostanie zniesiony przez piłkarzy Bayernu. Fantastyczna droga do finału, a także końcowy triumf. I za chwilę Manuel Neuer zniesie puchar. Zwycięzca Ligi Mistrzów, Bayern Monachium! Bayern pokonuje Juventus 3-1 finalnie. Na przełomie całych rozgrywek mieliśmy wiele wspaniałych goli, jednak bramką turnieju zostaje wydany gol Griezmana z Liverpoolem w
fenomenalne uderzenie Francuza, które dało jeszcze tylko szansę na dogrywkę. Królem strzelców z 10 trafieniami zostaje Robert Lewandowski. Polak także zostaje wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju dzięki właśnie 10 trafieniom i 5 asystom. To by było na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie całych rozgrywek i do zobaczenia w kolejnym projekcie.